Czołem zwierzaki, witam w ostatnim bonusowym odcinku gry Prince of Persia 2 Trony. Nadszedł czas na bonus, właśnie tak, na bonusy, które sobie odblokowywaliśmy przez całą grę. Jak widać mamy dokładnie zebranych 3939 ziaren piasków. Bardzo ładna liczba moim zdaniem. W każdym razie mamy do odblokowania galerię z obrazkami. Tak, będzie tego trochę. W każdym razie, motyw jest taki. Ja tego nie pamiętałam, ale później sobie to sprawdziłam, że zbierając piaski musimy zebrać co najmniej 1500, staje się, żeby odblokować wszystko co jest możliwe do odblokowania. Każdy z tych obrazków tutaj, który zaraz będziemy sobie oglądać, miał limit piasków, który odblokowywał go. Więc jeżeli ostatnie te obrazki na samym końcu miały limit 1500, no to żeby odblokować całą galerię trzeba było zebrać 1500 piasków. Także tak trochę niepotrzebnie się stresowałam tym, no ale na starość pamięć już nie ta. Dobrze, więc przejdźmy do oglądania tych obrazków, no co innego nam zostało. To jest obrazek z pierwszego jeszcze Prince of Persia. A tak na jedną z tych wariatek z dwoma sztyletami. Dokładnie zbieranie z niej piasku. Kolejna grafika. Książę znowu z The Sands of Time. Po ikonach widać, z której to jest gry. Tym razem z Dwóch Tronów, Książę i Mroczny Książę. Znowu Piaski Czasu. W sumie nie przypominam sobie takiej sytuacji. Trochę nietypowa ta grafika. Niech im będzie. O Tutaj mroczny książę staje do walki z jakimiś przeciwnikami, ale nie jestem w stanie stwierdzić z jakimi. Być może. Hmm, być może walczy z bliźniakami ale ze, albo ze zwykłymi gwardzistami. To jest chyba grafika jeszcze z pierwotnej wersji gry, która miała bodajże się nazywać Rival Swords. Było to na którymś trailerze, ale w grze samej nie występuje taki motyw. O, proszę, książę na tronie. No i książę zmagający się z y, skażeniem, którego opanowuje. Ponownie książę. O, a tutaj widać, jak powstawał model księcia jeszcze w piaskach czasu. Od grafiki koncepcyjnej przez poligony i dalej do gotowego modelu. Dusza wojownika. Książę z dwoma mieczami. I tu ponownie z dwoma mieczami. Bardzo fajna grafika, bardzo ją lubię. Widać z tyłu nawet cień dachaki. Ponownie książę z duszy wojownika i teraz o proszę. Nie pamiętałam tej grafiki. Bardzo dawno jej nie widziałam. No i proszę. Mroczny książę na tronie. Skoro już widzieliśmy graf wszystkie grafiki z księciem, to sobie obejrzymy pozostałe grafiki. Fara. Fara. To jest chyba model w grze, z tego co widzę. Tylko takie mam wrażenie, że to w trochę wyższej rozdzielczości. Fara z dwóch tronów. A tutaj Kailina z dwóch tronów. O, Fara znowu z dwóch tronów. Bardzo sprawna się z niej zrobiła wojowniczka czy nawet łuczniczka. Także bardzo fajnie rozwinął się jej charakter, bardzo fajnie się rozwinęła jej postać. Znowu Kajlina? O. Oh. To jest jakieś miejsce, w którym przebywał ten niewidomy starzec, ale szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie gdzie to jest. Niewidomy starzec. Hmm, czy to jest z dwóch tronów, czy z. ha? Wygląda jakby była z duszy wojownika. Podejrzewam, że to jest fara, ponieważ jest grot strzały. Tak sądzę, że to jest fara. Ale cóż, niewiele widać: Upiór piasków, maska, twarz upiora i sam upiór. Shahdi, dawno nie widziana Shahdi. I oproszę, Sharaman z Prince of Persia, The Sands of Time. Czy ja coś ominęłam? A nie, dobra, nic nie ominęłam. Wezyr z piasków czasu. I Wezyr teraz z dwóch tronów. Po siedmiu latach. Zrobił się bardziej mroczny, bardziej wredny i bardziej brzydki niż był w piaskach czasu. No ale zestarzał się. Dziwne w ogóle, że przeżył te 7 lat, bo przecież jak pamiętamy w piaskach czasu kaszlał krwią. Przemieniony wezer. I ponownie przemieniony wezer. Za dużo jego tutaj. Ile? Cztery grafiki z nim? Wow. Ilustracje. Ilustracje podzielone na poszczególne części gry. Jeden z potężniejszych mieczy, które znajdowaliśmy po drodze. Jeden z naszych przeciwników, ale w sumie nie pamiętałam, żeby oni strzelali z łuku, ale dobra, moja pamięć jest zawodna. Oj, 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 te latające pokraki. Ha, kowal. Ech. Znaczy wygląda jak kowal, więc tak go nazywam. Tutaj mamy nasz tylecik z piasków czasu. Zwróćcie uwagę na to, że w grze Piaski czasu jest on krótszy i taki bardziej masywny niż w dwóch tronach. W dwóch tronach zrobił się bronią bardziej bojową, czyli zrobił się dłuższy i zadawał obrażenia jakieś konkretne. I jeden z przeciwników trochę przeskoczyłam e, pałac. Czy to jest Azad? Ho, okej. Okay. Chyba jedna z perspektyw. Ponownie Azad, tylko z innego ujęcia. To są chyba łaźnie? Tak mi się wydaje. Jeden z dowódców. Lub generałów. Strasznie wielcy, strasznie ciężcy i upiornie mocno bijący. Szaraman. Czy to jest jakaś grafika koncepcyjna? Chyba w koncept artach. Zrobili go na czerwono-pomarańczowo, a potem stwierdzili, nie, jednak robimy całą armię perską na niebiesko. To już widzieliśmy, więc teraz to. O proszę, jedna z wariatek ze sztyletami. Nasi podstawowi przeciwnicy tutaj jest w żółtych ciuszkach zamiast w czerwonych albo w niebieskich. Sultan na zadu, taki korpulentny, wesoły, nieco przygłupawy, niestety. Dusza wojownika. O, centralna sala, ale. Huh. Nie widzę klucza ani znaczy w sensie dziurki na klucz, ani kołowrotu. Kiedy mówię o kluczu, mam na myśli miecz, więc. A proszę, statek. Nie wiem tylko, czy to jest statek księcia, czy statek szachdi. Forteca czasu na wyspie czasu. Nice. Tutaj mamy widok na morze z fortecy, ale nie jestem w stanie określić dokładnie skąd i na co, tak w szczegółach niestety. To jest chyba wejście główne do fortecy czasu. I mam wrażenie, że tam często bywaliśmy. O, proszę, dachaka. We własnej osobie. Widok na wyspę czasu. Tutaj jakieś zrujnowane wejście w teraźniejszości z okolic ogrodów? Tak mi się wydaje, sądząc po tym, że wszystko jest takie strasznie zarośnięte. Ponownie widok na fortece, przy czym to jest chyba przeszłość. Jedna z wież jest mocno zrujnowana, ale widzieliśmy chyba tę grafikę w Duszy Wojownika. Tak mi się jakoś kojarzy. O, i tu jest... To samo miejsce, tylko w teraźniejszości? Takie mocno, mocno zrujnowane? O. Oh. Czekajcie, czekajcie. Tak, to jest. to jest to samo. To jest teraźniejszość, zdecydowanie, czyli tamto była przeszłość. O proszę, już w przeszłości było trochę zrujnowane. A tutaj starzec niewidomy w swoim namiocie. To jest jeszcze chyba na etapie koncepcyjnym. Być może wtedy nie miał być niewidomy pierwotnie? Bo nie widać, żeby coś mu się działo tutaj z oczami. O, oh. yy, kojarzę tę grafikę, chyba była w duszy wojownika, ale nie wiem, gdzie to jest, tak do końca. Po swoją drogą ciekawa miejscówka. Nie mam pamięci do grafik, więc nie jestem pewna na 100%. Yy, to jest sala, w której ścigaliśmy szachty. Yy, to prawie na pewno było w yy, duszy wojownika odblokowywane, i to są chyba ogrody, sądząc po tych drzewach. Ostatnia grafika to przy portalu czasu. Nice. Czyli pozostały nam grafiki z dwóch tronów. Ponownie będzie ich 15 do obejrzenia. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie znam tej lokalizacji. Mm, nie pamiętam tego. Okej. Okay. To jest chyba warsztat. Tam, gdzie przesuwaliśmy ten wielki posąg szaramana i ratowaliśmy ludzi z płonącego budynku. E, o, ogrody? Tak, to chyba ogrody. Tam jeździliśmy na golemie i skakaliśmy po palmach. To jest łuk e, fary. Właściwie to projekt tego łuku. O, to prawdopodobnie są obozowiska oblężających miasto. Bo widzę tutaj wieże oblężnicze i namioty, więc podejrzewam, że tak to było. Miecz szaramana. Najpotężniejsza broń w grze. Bardzo potężny miecz. Świetna sprawa. Nie, sp nie psuje się, nie niszczy się, nie można go wyrzucić. Nie można też podnosić innej broni, ale naprawdę nie ma takiej potrzeby. Kładzie większość potworów jednym hitem. Wyjątkiem jest na pewno wezer. I nie wiem, kto potrzebował jeszcze więcej razy zerwać po mordzie, żeby zginąć. To jest być może harem, albo jakieś okolice łaźni? Może? Nie jestem pewna. Yy, rynek. Tak, yy, rynek. Zdecydowanie tam skakaliśmy po ścianach. O, to są mury. Widzę tutaj wieże oblężnicze. A, Dagger Tail. Broń, która pierwotnie należała do Mahasti, to jest taki kolczasty, pokryty ostrzami łańcuch. Straciła ten łańcuch, wbijając go w przedramię księcia. Zanim książę przemienił się w mrocznego księcia i zanim ona została przemieniona w upiora. Widoczek na Babilon. Ale nie jestem pewna, z tego miejsca geografia Babilonu nie jest moją mocną stroną. O, tutaj właśnie sztylet czasu z dwóch tronów. Jest dłuższy, smuklejszy i zdecydowanie lepiej nadaje się do walki. Bardziej mi się podoba. To chyba wieża Babel w ogóle. To jest chyba to miejsce, gdzie jako Mroczny Książę biegliśmy za farą po tym, jak ludzie z Babilonu przyszli nam na pomoc. Za farą się tam zatrz zatrzasnęły drzwi, myśmy się zmienili w Mrocznego Księcia i trzeba było walczyć z grupą przeciwników. Ale mogę się mylić. Ostatnia grafika, oczywiście, musiał się pojawić ten mostek, na którym e, wezyr nas zrzucił na samo dno ciemnej studni. To jest chyba przejście, właśnie do sali tronowej. Grafiki mamy wszystkie obejrzane, więc możemy przejść, obejrzeć sobie filmy. Je jest ich, widzę, osiem, ale tylko jeden z nich jest nowy. Wszystkie pozostałe to są cutscenki, które już widzieliśmy w trakcie rozgrywki. Także zapraszam do oglądania tego jednego filmu. Pamiętacie, gdy na samym końcu poprzedniego odcinka pojawił się taki śmieszny napis w cyklu: Odblokowałeś broń specjalną, telefon rozpaczy. W menu pauzy użyj przycisk kierunku i wprowadź prawo, lewo, prawo, lewo dół, dół, góra, 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 dół, góra, góra, dół, dół. I tak. Generalnie rzecz biorąc, w tym momencie, żeby uzyskać dostęp do tej broni specjalnej dodatkowej, Swoją drogą są takie cztery w grze po przejściu każdego poziomu trudności i jeszcze chyba po czymś, nie pamiętam. W każdym razie niestety mogę wam pokazać tylko jedną, bo przechodziłam tę grę tylko raz teraz. Tak, więc chcesz usłyszeć więcej? Musimy dobyć broni najlepiej. Po czym przejść w menu pauzy w ten sposób i wprowadzić na krzyżaku kombinację prawo lewo prawo lewo dół dół góra, 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 dół góra, góra, dół dół i w tym momencie proszę bardzo nasz kochany książę ma nową broń i jest to właśnie życzony telefon rozpaczy możemy kogoś trzepnąć słuchawką telefonu więc niech no ja sobie tylko przypomnę, gdzie ja właściwie mam w tej chwili iść. I spróbujemy kogoś zamordować rzeczonym telefonem. Nie, książę. Nie. No dobra. Chciałam kolesia zabić inaczej. Telefonem. Zobaczymy, bo ja nie pamiętam w tym momencie gania tam jakiś frajer. Tak, tutaj sobie drabinką zjadę, więc okej. Okay. No książę, zasuwaj. Hej! Niestety, jak widać, nie jest to broń niezniszczalna, tak jak miało to miejsce w Warrior Within, że każda dodatkowa broń Yy, specjalna okazywała się być bronią niezniszczalną. Tutaj napieprzamy, owszem, przeciwnika słuchawką, ale słuchawka kiedyś się w końcu zepsuje, niestety. Także może porzucimy już nasz kochany telefon rozpaczy i darujemy sobie. Tak, tym też można rzucać. Yy, także dziękuję Wam wszystkim za uwagę, za to, że byliście z nami, ze mną i księciem Persji w trakcie naszej przygody w yy, trzech grach z cyklu Trylogia Piasków Czasu. No i co, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłego dnia i do zobaczenia w przyszłych projektach. Cześć!